serdecznie zapraszam do wykonania takiej drobnej pracy świątecznej, może też wiosennej. Mały motylek, żółta wełenka, żółty kordonek, resztka. Nie mam znacznika, więc nie wiem z jakiej firmy, ale jest dosyć cienka. Szydełko 1,25. To będzie technika siatkowa, tak jak chyba większość moich prac. Zaczynam od środka, aby jak najmniej dorabiać oczka, chociaż to będzie tym razem nieuniknione. Na początek nabieramy sobie 58 oczek łańcuszka. I następnie przechodzimy do wykonania 5 pełnych krateczek, czyli jeżeli chodzi o 5 pełnych kratek, to jest 16 słupków obok siebie. Więc wykonuję pierwszy słupek. Pierwszy słupek to oczywiście należy nabrać 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Ok. No i teraz już się wkłuwamy w czwarte oczko i wykonujemy słupek. Ok, mamy 2 słupki, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no i 16. Ok, czyli w tym momencie mam 5 pełnych krateczek. Następnie wykonuję 5 kratek pustych, czyli nabieram 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, na dole pomijam 2 oczka, a wkłuwam się w trzecie. I z tego trzeciego wykonuję sobie słupek. Ok, czyli mam pierwszą kratkę pustą, drugą, trzecią, czwartą, no i piątą. No dobrze, i teraz robię 4 krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Ten pierwszy słupek już mam i jeszcze więc muszę dorobić 12. Oj, nie w to się wkułam. Dobrze. No, momencik. 2. 3. 4. 5. 6.
8 9 no i 10 i jeszcze muszę dorobić 3 słupki, bo muszę mieć ich 13, czyli raz, dwa, no i trzy. No dobra, czyli mam 4 krateczki pełne. Teraz jedna kratka pusta, czyli znowu nabrałam 2 oczka łańcuszka i wkłuwam się w trzecie, wykonując słupek. I ostatnia kratka w tym rządku to będzie kratka pełna, więc tak naprawdę dorabiam tylko. Ojejku, ten pierwszy rządek jest dla mnie zawsze bardzo kłopotliwy. Dobrze, dorabiam tylko 3 słupki. Raz, dwa, i trzy. Tym łańcuszkiem, który został, proszę się nie przejmować. Później, jak będziemy dowiązywać nitkę, powiem, co z tym zrobić. I tak mi wyszło 5 pełnych kratek, 5 pustych, 4 pełne, pusta i pełna. Następnie dorabiamy 10 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Przewracam na drugą stronę robótkę i już zaczynam. Dorabiam jeszcze 2 oczka na pierwszy słupek i wkłuwam się w czwarte oczko łańcuszka, bo już tutaj na tym łańcuszku muszę wykonać 9 słupków. Już mam 3. Okej, 3. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no i ostatni słupek na tym dorobionym łańcuszku, czyli 9. Ojejku. Nowa. Dobrze. I 10 to już wkłuwam się po prostu w ten pierwszy słupek z poprzedniego rządku, a w zasadzie tak naprawdę w ostatni. I teraz to jeszcze nie koniec, bo w tym momencie mam 3 pełne kratki, muszę jeszcze dorobić 2 pełne krateczki, bo w sumie mam 5 pełnych kratek tutaj od początku rządku, czyli 16 słupków obok siebie. Tam miałam 10 słupków, tu już dorabiam 3, więc jest 13 i jeszcze kolejne 3, czyli na mostku robię 2 słupki. O. I ten trzeci opieram tu już na słupku, który był z poprzedniego rządku. Czyli mam 5 pełnych krateczek. Następnie robię jedną kratkę pustą, czyli nabieram 2 oczka, nawijam nitkę, pomijam 2 słupki, wkłuwam się w trzeci słupek. No i następnie wykonuję 2 kratki pełne, czyli muszę jeszcze dorobić sobie 6 słupków. Ojejku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i sześć.
Okej. Momencik, ktoś mi tutaj nie gra. Muszę jeszcze zerknąć na pracę. A nie, właśnie, dobrze, że spojrzałam, bo nie dwie pełne kratki, tylko tutaj do końca motywu przerabiam po prostu trzy kratki pełne. O, teraz już jest ok. Czyli o, w ten sposób. Trzy pełne krateczki, czyli 10 słupków obok siebie. I następnie wykonuję 5 kratek pustych. Czyli tak naprawdę tutaj sobie ponawiam. O, raz. Dwa. Trzy. Cztery. No i pięć. I ostatni motyw tego rządku to cztery kratki pełne. Więc taki będzie w tej sytuacji będzie taka rzecz, że zostawimy trzy ostatnie słupki nieprzerobione, bo muszę mieć 13 słupków obok siebie. Już mam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no i 13. I tutaj, tak jak mówiłam, zostawiamy sobie te trzy ostatnie słupki. No więc drugi rządek już jest za nami. Powiększyłyśmy, robiąc 10 oczek łańcuszka. Następnie zrobiłyśmy 5 pełnych krateczek, jedną pustą, 3 pełne, 5 pustych. I na końcu cztery kratki pełne. Jeśli chodzi o kolejny rządek, będziemy sobie zmniejszać pracę o jedną krateczkę. Więc przechodzimy na czwarty słupek oczkami ścisłymi. O, i z tego czwartego zaczynamy pierwszy słupek, czyli trzy oczka do góry. No i tutaj już robimy pełne krateczki. No i tutaj mam trzeci rządek już wykonany, czyli tak jak mówiłam, zmniejszamy sobie o jedną krateczkę, przeskakujemy na czwarty słupek, z czwartego słupka zaczynamy i robimy kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli 13 słupków obok siebie. Dalej trzy kratki puste. I znowu kratki pełne. Raz, dwa, trzy, czyli 10 słupków obok siebie. Następnie robimy jedną krateczkę pustą i znowu kratki pełne. Raz, dwa, trzy, czyli 10 słupków obok siebie. Dwie krateczki puste i tu już wykonałam jedną kratkę pustą, ale to nie koniec, bo jeszcze dorobimy jedną. Czyli potrzebujemy 3 słupki dorobić. Więc ja sobie tak podhaczam tutaj za ostatni słupek w tym rządku i po prostu wykonuję słupek pierwszy. Aha, no i każdy kolejny o następny podhaczam, o następny pierwszy z brzegu słupek. O. Momencik, jeszcze raz. Dwa. No i trzy. No dobrze, czyli tak to teraz wygląda. Na końcu mamy dwie kratki
pełne. Przechodzimy do czwartego rządku, więc przerzucam robótkę na drugą stronę. Zaczynam od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek i dorabiam sobie jeszcze trzy słupki, aby mieć jedną krateczkę pełną. Raz, dwa, trzy, no i cztery. Mamy kratkę pełną. Ok, idziemy dalej. Teraz cztery krateczki puste. Tu pamiętamy, że pomijamy dwa słupki, wkłuwamy się w trzeci i z tego trzeciego robimy słupek. Raz, dwa, trzy i cztery. Ok, i teraz trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Już mam dwa słupeczki, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, no i 10. W porządku, mamy trzy pełne. Następnie robimy sobie jedną kratkę pustą. No i dalej krateczki pełne. O. Pierwsza. Ojejku, jejku. Pierwsza pełna. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta, no i szósta. Ok, mamy sześć pełnych krateczek. A pamiętamy, właśnie się zastanawiam, czy jeszcze nie dorobić jednej pełnej kratki. No zaraz zobaczmy, jak to wyszło, ile tam zostało. Raz, dwa, trzy. Aha, doróbmy jeszcze jedną pełną kratkę, czyli na końcu damy sobie 7 pełnych krateczek. 7 pełnych krateczek to 22 słupki obok siebie. Ok, teraz jest dobrze, więc popatrzmy, jak to wygląda. Mamy dorobioną jedną krateczkę pełną z poprzedniego rządku i dlatego tutaj sobie zaczęłyśmy, tak? Jedną pełną kratką w tej samej szerokości. 4 puste, 3 pełne, następnie jedna pusta i 7 pełnych. I właśnie kolejny rządek. Zaczniemy od zmniejszenia i w zasadzie musimy z powrotem jak gdyby wrócić do tej pustej krateczki, czyli przerzucamy na drugą stronę i na razie o, oczkami ścisłymi idziemy w tamtym kierunku. No i tak naprawdę już jesteśmy w raz, dwa, trzy, cztery, w piątym rządku. Przechodzimy, tak jak mówiłam, oczkami ścisłymi do tego miejsca, gdzie mamy pierwsze puste okienko. I teraz będziemy robić czułki motylka, bo to idzie w tą stronę. Tu mamy skrzydełko. I teraz
pszczółki, więc w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nabieramy sobie 13 oczek. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O, i teraz wkłuwamy się w to. Pomijamy jedno oczko, wkłuwamy się w drugie i po prostu przeciągamy. No i teraz robimy półsłówki. O. Na tym łańcuszku, który nam po prostu wyszedł. No, ja już sobie zrobiłam ten pierwszy, no i drugi robimy dokładnie tak samo, tylko ja sobie tutaj jeszcze wkłuwam, o, żeby one obydwa wychodziły z tego samego miejsca, tak, żeby nie był jeden na drugi, więc wkłuwam głębiej po prostu szydełko. I teraz znowu 13 oczek nabieram, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, czyli pomijam znowu to pierwsze oczko, wkłuwam się w drugie, przeciągam, bo tu chodzi o to, żeby takie zakończenia gdyby zrobić, no i znowu robimy półsłupki, czyli już tego po prostu nie będę pokazywała, ale no schodzimy na dół tego łańcuszka, po prostu półsłupkami w każde oczko się wkłuwamy, żadnego oczka no nie pomijamy.